Dobra. Poszło? Siemaneczko, witam w piątek, ostatnie betonowanie w tym tygodniu. Mamy zazbrojone, mamy odebrane przez kierownika, mamy poziom naniesiony. Popsikałem, przywiozłem spray, popsikałem to, no tu trochę tak będzie na styk, może będzie trzeba obsypać trochę. To nie wiem za bardzo czym, bo to wszystko takie twarde, że kostka położona. Także co, no 20 metrów zamówiłem, zobaczymy. Dzisiaj jest na trzech, dzisiaj jestem, będę w roli wibrującego. Kamil tam z Tomkiem tną tą posadzkę, znaczą ją, żeby... No bo do poniedziałku to może być za późno, a tak to miękka jest, tam zaczęli ciąć, mi dzwonił, się nie wyłupuje się. Tu to chyba zetki robili, bo mnie też nie było przy tym zbrojeniu, bo to było wczoraj. Jakieś zetki tu powyginane. No tak jak ma być. Zresztą kierownik odebrał, czy by były 4 fajki, czy ile, no to by... Jak odebrane, to odebrane, nie? Ale jest po 6 kładzone. Trochę już się obsypuje, no trzeba po prostu to zalać i przez weekend to trochę ściągnie, no i w poniedziałek bloczki atakujemy. Nie wiem, ile tam jest, 1000 sztuk czy 1200, nie wiem. No ile będzie, to trzeba będzie wymurować. Ktoś tam mi o ławie schodkowej tu mówił, ale to jest... Ja wiem, czy to aż tak trzeba robić. Czy trzeba było tu robić tą ławę, no myślę, że nie. Może aby to była jeszcze raz tyle by było, no to warto by było coś tam pomyśleć, a tak? To zabawy też tą ławą schodkową. Tak jest, tak zalewamy i wszystko w temacie. Dobra, kamera na łeb i widzimy się przy wibrowaniu. Nie wiem, jak mnie będzie słychać, bo... No będzie... Za głową będę miał ten motor cały. Dobra, poszły konie po betonie. Operator nie chce być nagrywany, kurwa. Tajemniczy. Prywatnie. Jeszcze tu jest mało. Tam też jest mało. O, widziałeś, teraz jak przypierdolę. To że on mi tu głosko. Nie ściągaj, tylko ruchaj. Nie widzisz, jak się rucho? Pierwszy dzień na budowie. Nie wiem, czy bym ten. Może i poleciał na księżyc. No to jak kogo? Pamiętajcie, jak się leje, to trzeba lać na środek zbrojenia, żeby się nie poprzestawiało. To takie
Tu to suto wyszło. O, tu jest kurwa. Widzimy się później. Mamy zalane, mamy tu wylane i dobrze, że to się tak skończyło, bo podobno coś pompa. Coś tam się stało przy pompie. Dobrze, że na samym końcu, a nie w połowie, bo my tu kwitli może do 17. No i to jest wygoda z tymi pompami. Kiedyś to akcja beton, to mi się źle zawsze kojarzył, bo to było bardzo dużo pracy, jak ręcznie się zalewało. Dobra, to i tak by trzeba to przegłaskać jeszcze czymś, bo to... No by było dobrze, aby było przegłaskane. Nic. Jechać dalej. Ogarnić to do samochodu? Tak. Buławę i wibrator do samochodu. No, przyjechałem tu na tą budowę teraz hali, garażu w sumie. Chłopacy już tu pocięli te główne. No i teraz zostały tak jak... Tam pisaliście w komentarzach. Tutaj to jest tylko zaznaczone, bo my to zrobimy tak trochę wiejskim sposobem. Czyli sznurek. To też było gdzieś pokazane już na filmie. Sznurek, wymiary i po prostu do sznurka dokładamy profil taki jakiś 5x5. Nie wiem, nie widzę, może wynieśli już ten profil. I tarcza na małą szlifierę, na kątówkę małą i no i przy profilu jedziemy, nie? Podług sznurka, sznurek na bok, profil i to tniemy. Kurde, tu by się do tego syfu to przydała ta żółta skrobaczka od tego. Od tynków, kurwa, nie pomyślałem, albo no żeby się nie schylać, to było najlepsze. Dobra, teraz wam pokażę, no. Kamil tu tnie. Kurwa, podoba mi się ta maszyna. Podu CS-a to... Weź to! To by była, nie powiedz, kurwa. Taką firma by to była? Projekt. Muszę zobaczyć na internecie, no. Fajna, no, no byś się nie schylał. No nie schylałbyś się na ciebie. Fajno, ja bym chciał, faktycznie, bym tak chciał sobie precyzyjnie to zrobić, to bym na każdym wysoku przedmiot to byś chciał. I się kurwa wpisę w kosz. No, no tak. Chociaż powiem tak, jeszcze musi być tarte, zauważyłem. Po nietartym już ci trochę widzisz, a to kółko po wibracji już jest inaczej. Już się da piżo to. Czy może jeszcze myślałem, żeby to wiesz odwrócić i tym żeby jechało, nie? Po betunie. Że musi być równo po prostu. Musi być lepiej, jak po dotarte się lepiej jedzie, jak po... No weź ogolunu, a nie ogolunu. To jeden chuj czy ogolunę. No nie, weź po goluny, kurwa, liża, po nie ogolunę, liż. A, lizać? No. A to... Ty, a wiesz po co, do czego na, tam są, w tych miejscach intymnych są włosy ten, kręcone? Nie. Że ci w oczy nie wchodziły. Słyszałeś to? Nie. No, w sumie pa, teraz, bez włosów, no zobaczym jak on trafi. A, panie Kamil. Dobra, ja spierdalam, może dokupię tą tarczę dzisiaj. Przyszedł poniedziałek, kolejny tydzień. Jak widzicie, mamy obmurowany obrys. To fajnie szło na tym, na tych sznurkach praktycznie tam. I wymiar się zgadzał i... No i poziomy też. No, niwelator stoi po prostu. Od ośki się przysunęliśmy, wykręciliśmy te wkręty z osi, żeby się nie pojebało i... Co? No, no, pozwyż tak. No, sprawdzimy to. No i zaczynam murować ten narożnik. No i co? Rano też tu przyjechał, nam towar rozwiózł ładowarką. Mamy prawie fajrant. No tam ujechałem raz, dwie, trzy warstwy, ale tam ten narożnik to jest... No jest taki w kształcie litery T, no i to schodzi długo. A jeszcze jest trochę zaprawy, no i tu walę pod sznurek, bo... No bo to szybciej idzie, nie?
tu postawię 3 czy 4, a tam jednego. No ja niestety fuguję przed tym. Na bieżąco. Gęsto mam tą kitkę, ale... Ale idę, no. Sztero, nie będzie mi tu... dolewał, bo... Raz i dum. Poziomnicy nie używam, ponieważ przy takich pracach pod sznurek można kontrolnie, ale nie trzeba. Chyba, że ktoś nie ma wprawy. Po prostu tą płaszczyznę w poprzek licuje mi sznurek i tu kant poprzedzającego z dolnej warstwy. I będzie w miarę. Zaczniesz pukać każdego jednego. No to nie idzie to. To nie murarka, tylko bawiunka. Wystaje, robię mu taki myk i on się wtedy ładnie dopasowuje. Jeszcze nawet. A jak jest za daleko, trzeba go przechylić. No i często też one po prostu tu mają jakiś kart i mimo że tu będzie poziom, to nie będą miały pionu, no to tylko jest bloczek, nie? Jakieś tam poprawki mogą. Zresztą to widać z góry, czy on wystaje, czy jest wklęśnięty, czy wciągnięty. Czym wyżej, tym będzie wygodnie, no to nie ma co ukrywać. Systemu na pewno na razie u mnie nie było i nie będzie. Też tych mloczków się nie muruje dzień dnia, nie. I zimno wam powiem, zimno. Jakieś tu śniegi, krupy nas nawiedzają, ale w małych ilościach, ale nawiedzają. To 2 stopnie czy 1 rano był, to. No ale to jest tak, jest to roku. Wiesz... Co? A co, na jutro nie... No chyba, że wstrzymasz się 10 minut. Puczynę lepiej trochę od betoniarki, później ten. Później można się poślizgnąć. Znaczy, a na pogodzie, no tak, no bo jak nie ma o czym pogodę, to trzeba o pogodzie. Znaczy, w tym tygodniu będzie zimno. Ja znowu, jak tu ktoś kiedyś napisał, nie kalesony, tylko odzież termiczna, no to się założyłem z powrotem. A, nie zawsze można zdjąć. No, to jest za suche po prostu.
na pionową, raz, drugi się przyklei. Trzeba tak kłaść zaprawy, żeby za dużo nie klepać, nie dziobać, tylko klas, klas i następny. No tylko to jest, wam powiem, tempo pierwszy dzień, bo tak pod koniec drugiego to już człowiek, a to boli, przeważnie plecy, co gorzej niż w tym agrakolu. Wiecie, co to jest agrakol? Taki nawóz. Jak to się chodziło? No chociaż ja do graczki nie chodziłem, ale no kto ze wsi to wie, co to graczka. Jakieś przerywki, buraczki, buraki. To później właśnie stosowany agrakol, taki nawóz. Może tu sobie wezmę. To będę miał. Nie będę tak za siebie brał. Finish.